Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Jedna z najbardziej zasłużonych i najprężniej działających jednostek OSP w powiecie myślenickim, czyli Ochotnicza Straż Pożarna w Pcimiu, obchodzi w tym roku okrągły jubileusz stulecia istnienia. Jak przystało na strażackie święto, pożarnicy rozpoczęli obchody od nabożeństwa, powierzając swoją działalność Stwórcy. 100 lat istnienia to ogrom czasu. Ogrom czasu, trudu, pracy, znoju, pięknych, ale na pewno i bolesnych doświadczeń, poświęcenia, tej ofiarnej służby humanitarnej, niesienia pomocy, nadziei, pochylania się nad bliźnim. Dlatego z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie Wam za tę postawę samarytańską podziękować. Podziękować za te godziny poświęcone, aby ratować drugiego człowieka. Rówieśnikiem pcimskiej OSP jest ksiądz prałat Józef Strączek. Co prawda urodzony w Pcimiu, a przebywający na co dzień w gminie Porąbka koło Bielska Białej, kapłan setne urodziny będzie obchodził w październiku, jednak pożarnicy z Pcimia przy okazji swojego święta postanowili specjalnie uczcić również jubileusz krajana. Po mszy świętej jubilaci oraz zaproszeni goście przenieśli się przed strażnicę, gdzie zaplanowano dalszą część uroczystości. Druhno prezesie, dowódca uroczystości, druh Łopata, melduję pod oddziały do uroczystego apelu z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu. Szanowni goście, druhny, druhowie, mieszkańcy. Zorganizowaliśmy dzisiejsze spotkanie, by uczcić strażaków, którzy w liczbie kilkunastu osób 100 lat temu powołali do życia Ochotniczą Straż Pożarną w Pcimiu. Strażaków, którzy przez lata działali na rzecz swoich bliźnich, niosąc im pomoc w chwilach nieszczęścia. Dla strażaków, którzy starali się o rozwój tej jednostki, dbali o jej wyposażenie oraz odpowiednie przygotowanie. Dla ludzi, którzy z wielkim wysiłkiem budowali budynek remizy, w którym dziś mieści się nasza siedziba. Wreszcie dla tych strażaków działających obecnie przy OSP Pcim oraz tych wszystkich, którzy wspierali i wspierają strażacką działalność. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Województwa Małopolskiego w Krakowie nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu, powiat Myślenice. Jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Jednym z ważniejszych punktów jubileuszu było wręczenie strażakom złotych, srebrnych i brązowych medali za zasługi dla pożarnictwa. Specjalne odznaczenie Medal Honorowy imienia Bolesława Chomicza dla jednostki OSP Pcim przyznał natomiast Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Szanowni Państwo, patrząc na historię naszej jednostki, można stwierdzić, że strażacy zawsze byli wiodącą siłą w Pcimiu. Gdy powstawało zagrożenie lub niepowodzenie, mieszkańcy mogli zawsze na nich liczyć. Przez kilka dekad główną specjalizacją straży było gaszenie pożarów i walka z powodzią. Obecnie rozwój techniki i cywilizacji wpłynął na poszerzenie horyzontu naszej działalności. W obecnych czasach bierzemy udział w akcjach ratowniczych na terenie gminy, powiatu, województwa, a nawet kraju. Pragnę zapewnić, iż nasze odznaczenia
które otrzymaliśmy, jeszcze bardziej zmobilizują nas do lepszego działania na rzecz naszej jednostki oraz wszystkich mieszkańców całej gminy. Powiem tak, łatwo z tego co wiem nigdy nie było. Jakkolwiek też, też źle nie było. Zawsze od samego początku strażacy się starali o to, żeby mieli sprzęt. Mieli sikawki konne, mieli potem już motopompę. Także zawsze byli w czołówce w powiecie tych straży, które się rozwijały. Też dość wcześnie mieli samochód i my, że tak powiem, podtrzymujemy te tradycje, staramy się, żeby tego sprzętu było na tyle, żeby jak coś się wydarzy, żeby można było to spokojnie po prostu usuwać skutki takiego zdarzenia. Od 29 czerwca OSP Pcim dysponuje dodatkowym sprzętem, dzięki któremu może lepiej pomagać ludziom. Mowa tu przede wszystkim o nowym samochodzie bojowym, który ma być wykorzystywany głównie do działań ratowniczych. On będzie jako samochód techniczny na drogę do ratownictwa technicznego. Na nim będzie zamontowana hydraulika i sprzęt do ratownictwa medycznego. To jest jego zadanie. Znaczy samochód lekki, dlatego że Volkswagen, którego mamy do tej pory, ma już swoje lata, on chyba ma 19 lat. No i że tak powiem już nie bardzo, że tak powiem, no jeszcze to jeździ, ale na pewno na te czasy samochód jest potrzebny lepszy. Powiem tak, że stale się będziemy starać o nowe sprzęt, o nowe samochody, tak żeby to nie budziło zdziwienia. No jeżeli mamy możliwość pozyskania środków i ewentualnie coś tam od siebie dołożyć, no to tak będziemy robić. Istotnym elementem działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu jest przynosząca znakomite efekty praca z młodzieżą. Znaczy no, powiem tak, nie byłoby młodzieży, nie byłoby dzieci, gdyby nie to, że coś się tu dzieje w tej remizie. Pierwsze, że ta remiza w ogóle istnieje, że jest miejsce na to, żeby się było gdzie spotkać. Drugie, że jest sprzęt, są samochody. Nowe samochody też ciągną młodzież do po prostu do pokazania się. No, takie jest życie, że każdy młody by chciał w jakimś innym samochodzie się pokazać. I przecież ja też byłem dzieckiem, też wiem jak to wyglądało. Za moich czasów były Żuki i Dodge. Czy tajemnica sukcesów? No, zrobiło się takie grono tych młodych, które, że tak powiem, można nawet i powiedzieć to towarzyskie grono, że oni się spotykają, oni ćwiczą, oni biegają. Wygrali zawody w Szczawnicy, olimpiadę w Szczawnicy wygrali, wygrali dwa razy z rzędu bieg po schodach w Wieliczce. No, mają taką ochotę, przecież ja im tego nie każę. Gdybym ja im kazał, to wiadomo, że nie wygrają, może wystartują, ale nie wygrają. Oni sami tego chcą się pokazać, chcą zaistnieć, no i chwała Bogu za to. Pcimska jednostka otrzymała też inne prezenty urodzinowe, jak m.in. defibrylator oraz specjalny upominek od najbardziej znanego obecnie strażaka w Polsce, złotego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Soczi Zbigniewa Brudki. Dziękuję. Ochotnicza Straż Pożarna w Pcimiu to niesamowity kapitał naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina, jaką jest ta miejscowość. 100 lat temu mieszkańcy tej miejscowości założyli straż w poczuciu odpowiedzialności i obowiązku w tych ciężkich czasach, w poczuciu solidarności, ponieważ w tych czasach nie można było liczyć na nikogo. Mieszkańcy mogli liczyć sami na siebie i na sąsiedzką solidarność. My wszyscy tutaj od samego zarządu głównego po zarząd powiatowy w Myślenicach bardzo serdecznie wam dziękujemy. Przede wszystkim za tą działalność ratowniczą, podstawową, naszą działalność ochotniczych straży pożarnych, za to, że tak pięknie łączycie waszą historię z nadzieją na przyszłość, że budujecie przyszłość nie tylko tej ochotniczej straży pożarnej, ale przyszłość Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. To jest straż, która w zasadzie może wszystko i robi wszystko. Ktoś powie Pcim, to w zasadzie kojarzyło się do niedawna z reklamą. Dzisiaj w stuletnią rocznicę to już będzie się kojarzyło z marką. Z marką Ochotnicza Straż Pożarna w Pcimiu, moi drodzy. Impreza urodzinowa OSP Pcim miała również część rozrywkową. Nie lada gratką, szczególnie dla najmłodszych, był tor przeszkód oraz przejażdżki strażackim pojazdem elektrycznym. Całe rodziny natomiast mogły także nie tylko podziwiać umiejętności strażaków, ale również wziąć udział w specjalnych zawodach pożarniczych, w których ważniejsza od wyników była dobra zabawa oraz spora dawka humoru i wody. Thank you.
Muzyczną rozrywkę zapewniła natomiast Orkiestra Dęta Orzeł pod batutą nowego kapelmistrza Tomasza Półtoraka oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Śląskiego Mykanowa, której występ ubarwiły piękne i utalentowane mażoretki. Na scenie przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym prezes Jan Druzgała odebrał także wyróżnienia dla jednostki za zasługi dla gminy Pcim oraz województwa małopolskiego. Gdzie jest ta ulica? Gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna? I jeszcze raz! Gdzie jest ta ulica? Wieczorem na strażaków oraz wszystkich mieszkańców, którzy mimo padającego deszczu licznie zgromadzili się na imprezie, czekał jeszcze jeden prezent, czyli koncert zespołu Papa D. Latami. W tym roku obchodzimy 30-lecie, dlatego na trasę, która odbywa się w tym roku i podczas tych koncertów, które w tym roku prezentujemy, staramy się przypomnieć nasze największe przeboje, takie piosenki jak Na Historia, Gdzie jest Ola, Noca Wspomnień, jak Maxi Singiel i wiele, wiele innych. Myślę, że to będzie spora dawka piosenek, które mam nadzieję, że zaśpiewamy wspólnie z pcimską publicznością. Czego życzyłby pan strażakom z OSP Pcim z okazji tego jubileuszu stulecia? No przede wszystkim chyba, żeby jak najbezpieczniej powracali ze swoich akcji, jeżeli w ogóle takie się wydarzają, żeby mieli jak najmniej problemów z tym związanych, co się dzieje gdzieś tam, są wakacje, jeśli dopiero się zaczynają, w związku z tym no może się zdarzyć dużo różnych przykrych sytuacji. Oni zawsze pomagają i życzę im, żeby takich interwencji było jak najmniej. Natomiast życzę też oczywiście samych takich wspaniałych samochodów, które powinny wejść w skład Ochotniczej Straży Pożarnej w Pcimiu, taki jak ten, który właśnie został w tym roku przyznany z okazji stulecia. Myślę, że tych samochodów może być więcej, także życzę, żeby było jak najwięcej. Dzięki moim